dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie na pierwszym wydarzeniu organizowanym w ramach 8 Dni Gizeviusza. Organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest parafia ewangelicko-augsburska w Ostródzie, natomiast partnerem, współorganizatorem jest Powiatowa Biblioteka Publiczna. Poproszę teraz o zabranie głosu księdza Wojciecha Płoszka. Witamy Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. To już 8 dni Gustawa Gizeviusza, a więc nasz festiwal kultury, historii ewangelików Mazur Zachodnich, podczas którego chcemy opowiadać właśnie o historii, o kulturze, o tradycji ewangelików i Mazurów, którzy zamieszkiwali tereny dzisiaj zwane Mazurami Zachodnimi. Nie tylko o Gustawie Gizeviuszu, ale o wszystkich tych ludziach, którzy tworzyli historię tej ziemi. A dziś chcemy zaprezentować Państwu, myślę, bardzo ciekawy temat. Temat, który przedstawi nam pani dr Magdalena Sacha z Uniwersytetu Gdańskiego. Witamy Panią bardzo serdecznie. Temat, który brzmi widzialne, niewidoczne, widoczne, przemilczane, a dotyczy, w skrócie mówiąc, tego, w jaki sposób to ewangelickie, mazurskie dziedzictwo jest współcześnie przedstawiane przez muzea i ośrodki kultury na Warmii i Mazurach. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Tak jak powiedział ksiądz Wojtek Płoszek, przybywam tutaj, proszę Państwa, z Uniwersytetu Gdańskiego, ale pochodzę miejscem urodzenia z Olsztyna. Zaś mój tata, dzisiejszy solenizant, pochodzi z Cieszyna, co też ma pewną rolę tutaj w tych naszych warmińsko-mazurskich, ewangelickich peregrynacjach i powiązaniach pomiędzy różnymi regionami. Jakie daję sobie prawo do tego, żeby mówić do Państwa o muzeach na Mazurach? De facto o muzeach na Warmii nie będę mówić, z tego względu, że ta tożsamość ewangelicka była charakterystyczna dla Mazur, nie dla Warmii. Jaką daję sobie więc tutaj prawo do mówienia? W charakterze badaczki muzealnictwa. Po pierwsze, pracowałam jako dyrektorka muzeum na Kaszubach, Muzeum Regionalnym Krakowej na Kaszubach. Po drugie, jeszcze tuż przed pandemią udało mi się skończyć bardzo ciekawe i też prestiżowe studia muzealnicze Exhibiting Contemporary History w Uniwersytecie w Wienie. Czyli studia, które były, na których było tylko 9 osób z całej Europy i które uczyły nas właśnie technik wystawienniczych i pewnej takiej zawartości treści w odniesieniu do historii XX wieku, jak ją się w całej Europie prezentuje. Więc to jest, daję sobie na bazie tego, w takich moich doświadczeń, właśnie to prawo. Zaś prezentacja, którą Państwo dzisiaj tutaj zobaczą, od razu ostrzegam, nie będzie prezentacją stricte popularną, więc jest jeszcze czas na ucieczkę z wykładu naukowego. Ta prezentacja oparta jest na artykule, który opublikowałam w zeszłym roku w studia religiologika. Jest to czasopismo religioznawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego, też bardzo wysoko punktowane. I to właśnie ten artykuł jest bazą do tej prelekcji. Ja na końcu prelekcji podam Państwu linki do tych artykułów, tylko że niestety nauka się umiędzynarodawia i te moje artykuły są dostępne w necie, ale w języku angielskim, a nie po polsku. Tak więc mamy tutaj okazję dowiedzieć się czegoś na temat tej tematyki w języku polskim. Proszę Państwa, zawsze takim ogólnym pytaniem, jakie stawia sobie badacz na początku, to jest takie pytanie, którego może nie stawiamy sobie jako przewodnicy czy turyści, ale jako badacze musimy sobie zadać to pytanie. Więc po co w ogóle są muzea? Po co w ogóle muzea istnieją w naszej cywilizacji, w naszej kulturze? No bo zaczyna się, pada odpowiedź, że muzea są instytucją charakterystyczną dla kultury zachodniej, a nie dla wszystkich kultur świata. Więc co takiego jest w kulturze zachodniej, co takiego spowodowało potrzebę tworzenia muzeów, których korzenie sięgają epoki oświecenia. Włoski badacz Daniel Preziosi mówi, że muzea są jednym z instrumentów opowieści o przeszłości i projektowanej przyszłości. I przez to są przede wszystkim narzędziami społecznymi,
służącymi do utrzymywania i wytwarzania pewnej narracji właśnie o tej przeszłości i przyszłości. Czyli przez to, jak tworzymy w muzeum przeszłość, my projektujemy też swoją wizję na przyszłość. Jednocześnie muzea są instytucjami stanowiącymi tak zwane miejsca pamięci. W teorii miejsc pamięci Lieu de Mémoire francuskiego historyka Pierre Nory. I jako takie miejsca pamięci są miejscami, w których krystalizuje się jakaś tożsamość grupowa. To znaczy, że pewna grupa tworzy muzeum po to, żeby stworzyć w tym muzeum swoje wyobrażenie o tej samej, o swojej grupie właśnie, o tym, kim jesteśmy jako ta grupa. Ale to działa w dwie strony, bo kiedy ta dana grupa już wytworzy to swoje wyobrażenie o sobie w muzeum, to kolejne pokolenia uczą się z muzeum o tym, kim jest ta grupa. Więc tutaj niezwykła odpowiedzialność muzeum jako instytucji właśnie społecznej wytwarzającej tożsamość grupową. W haśle muzeum, w takim leksykonie Modi Memorandi, leksykon kultury pamięci, możemy przeczytać, że muzea kształtują historię, pamięć i znaczenie poprzez rozmieszczenie artefaktów naszego i innych społeczeństw. Następnie artefakty te są umieszczane w odpowiednim stosunku do ciał zwiedzających. Przejdziemy dalej do takiego problemu, jakim jest prezentacja religii w muzeum. Bardzo rzadko się spotykamy z muzeami, które zajmują się tylko i wyłącznie tematyką religii. I znając różne religie świata, możemy mieć pewne takie przeczucie, że łatwiej będzie nam prezentować religie, w których ważne są artefakty, ważne są przedmioty, ważne są figury i obrazy. Czyli łatwiej będzie nam stworzyć muzeum buddyzmu tybetańskiego na przykład, albo rzymskiego katolicyzmu, ale z protestantyzmem może być problem. Przez to, że protestantyzm właśnie rezygnował w swojej historii z czci obrazów chociażby i figur. Więc tutaj, kiedy będziemy zacieśniać nasz temat właśnie do kwestii protestantyzmu, to spotkamy się już z tym pierwszym problemem przy tworzeniu muzeów, czy też prezentacji ewangelicyzmu w muzeach, że może nam zwyczajnie zabraknąć przedmiotów religijnych do prezentacji tego tematu. Jak pisze niemiecki badacz Breunlein, obiekt w gablocie muzealnej, czy religijny, czy też nie, czyni przede wszystkim jedno, on milczy, choć z reguły milczy w sposób prowokująco wieloznaczny. To jest taka żartobliwa konkluzja, ale ona mówi nam o tym, że my jako odbiorcy, jako ktoś, kto przychodzi do muzeum, my w jakiś sposób zmuszamy ten przedmiot do mówienia. Ale nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami, tylko muszą nam w tym pomóc kuratorzy, muszą nam w tym pomóc muzealnicy. Więc też zobaczymy, w jaki sposób muzealnicy i kuratorzy na Mazurach zmuszają, w cudzysłowie, te przedmioty do mówienia. Jakie były założenia badawcze przy moim badaniu, które mogę rozpisać na 3 lata? Zaczęłam te badania w 2017, tego względu, że to był rok 500-lecia reformacji. Pojawiło się wtedy wiele bardzo interesujących wystaw. Z magazynów zaczęto wyciągać muzealnych różnego typu artefakty związane z ewangelicyzmem i mogłam w roku zeszłym, kiedy troszeczkę się poluzowało latem obostrzenia pandemii, porównać, czy coś się zmieniło pomiędzy rokiem 2017 i 2020. Moje założenia badawcze wyglądały tak. Po pierwsze, chciałam się odnieść do historii współczesności Mazur, czyli zapytać się o tym, jak na współczesnych Mazurach prezentowana jest historia Mazur. Następnie, ja w swoich badaniach kulturoznawczych kieruję się przede wszystkim semiotyką i traktuję teksty kultury właśnie jako komunikaty. Więc również ta wystawa będzie przeze mnie traktowana jako komunikat. Skoro jest wystawa komunikatem, ja posługuję się analizą wystawy za pomocą analizy semiotycznej, czyli rozumiem wystawę jako pewien system znaków i te znaki następnie badam. I już takim konkretnym pytaniem badawczym, które wynika z tych założeń, jest pytanie, w jaki sposób wystawa stałych naszego regionu widoczna jest ewangelicka przeszłość Mazur. Proszę Państwa, to są oczywistości, ale postanowiłam sobie te oczywistości zilustrować fotogramem z filmu Róża Wojtka Smarzowskiego, który mówi o tym, co się działo na Mazurach w międzywojniu, w czasie wojny i przede wszystkim pod koniec II wojny światowej, kiedy ta społeczność ewangelicka opuszczała te tereny.
Wiemy, że historycznie na Mazurach mieliśmy do czynienia z absolutną dominacją powyżej 90% protestantyzmu w latach 1525, czyli po sekularyzacji Prus, 1945. Dzisiaj ta dominacja została zastąpiona dominacją rzymskokatolicką. Możemy się więc zapytać za świętej pamięci senatorem Erwinem Krukiem, czy głos nasz, ewangelików, jest już tylko w kancjonałach. Do swojego artykułu postawiłam tezę, którą redakcja studia religiologika nakazała mi tę tezę zaostrzyć. I postawić tezę o tym, że Mazury podległy kolonizacji przez polskich rzymskich katolików po 1945 roku. Ja w pierwszej wersji artykułu napisałam to bardzo delikatnie, natomiast tutaj redakcja z Uniwersytetu Jagiellońskiego poprosiła mnie, żeby tę tezę jasno postawić. Więc stawiam taką tezę, że Mazury traktuję jako pogranicze kulturowe poddane procesom kolonizacyjnym przez katolicką większość po 1945 roku i zobaczymy to na przykładzie właśnie podpisów i artefaktów muzea. Teraz, proszę Państwa, przejdę do tej warstwy semiotycznej, w ogóle mojej ulubionej, prawda? Jeżeli ktoś z Państwa chciałby coś, jakieś korepetycje semiotyki, to jestem tutaj do dyspozycji. Proszę Państwa, jeżeli traktujemy wystawę muzealną jako komunikat, no to postępujemy zgodnie ze schematem komunikacji językowej. Każdy komunikat ma nadawcę i każdy komunikat ma odbiorcę. Możemy się, zacznijmy od odbiorcy, dlatego że to jest taki paradoks, że bardzo łatwo jest nam powiedzieć, kim jest odbiorca w wystawie muzealnej, prawda? Więc mamy dwa typy odbiorców w wystawie muzealnej. Odbiorca zwiedzający indywidualny, czyli już sobie konotujemy takie kwestie, że osoba, która indywidualnie idzie zwiedzać wystawę, będzie czytała podpisy, kupi sobie prawdopodobnie folderek, czyli będzie jakby skazana na to, co jest napisane na wystawie. Natomiast zwiedzający grupowy, to są najczęściej wycieczki albo klasy szkolne, te grupy rzadko korzystają z tych napisów, z podpisów, z tablic informacyjnych. Te grupy z reguły są oprowadzane przez przewodnika. I teraz rozumieją Państwo mój problem jako badaczki. Ja nie jestem w stanie zbadać tego, co mówi przewodnik na wystawach. Musiałabym zrobić nie wiadomo ile nagrań, prawda, porównać te nagrania. Dlatego też ja stawiam się w sytuacji zwiedzającego indywidualnego i to takiego, który po prostu idzie i czyta. I na tej podstawie ocenia, czy dany eksponat jest widoczny, czy też nie. Ja od razu robię to zastrzeżenie, bo potem ktoś może mi z muzeum zarzucić, no pani tam tego nie widziała, nie ma podpisu, ale nasz przewodnik o tym opowiada. Nie, to mnie nie interesuje. Nie ma, to nie ma. Dalej, proszę Państwa, wystawa jest komunikatem, to znaczy, że ja badam wystawę w całości, jako tak zwaną całość znaczącą, czyli badam poszczególne eksponaty, ustawienie tych eksponatów względem siebie i konotacje z tego wynikające. Następnie scenografia, która towarzyszy tym eksponatom, podpisy oraz tablice informacyjne. I teraz dochodzimy do pewnego paradoksu. Normalnie w procesie komunikacji nadawca i odbiorca komunikatu związani są ze sobą sprzężeniem zwrotnym, to znaczy, że są obecni w akcie komunikacji i mogą się wymieniać tymi rolami. A tutaj mam do czynienia z czymś takim, że kurator czy muzealnik, który stworzył daną wystawę, on znika z tego aktu komunikacji i go nie ma. Dla grup te role nadawcy przejmuje przewodnik, a zwiedzający indywidualny często skazany jest na panią siedzącą w rogu, która coś tam robi, prawda? Nie wiem, tam sztrykuje czy czyta gazetę i my czegoś nie wiemy, bo nie ma podpisu, podchodzimy, a ona nic nie wie. Więc nie ma tego nadawcy. Dlatego ja podkreślam, jak ważne są podpisy i informacje. Proszę Państwa, jeżeli traktuję wystawę jako system znaków, to najprościej jest sięgnąć do semiotyki filozofa angielskiego Chesa Pesa, który zaproponował podział znaków w semiotyce na znaki ikoniczne, znaki indeksowe i znaki symboliczne. Wszystkie typy znaków można odnaleźć w wystawie muzealnej. Znaki ikoniczne, proszę Państwa, to są na przykład modele czy fotografie,
czyli pewne artefakty, które odbijają rzeczywistość. Znaki symboliczne, możemy też traktować eksponaty jako znaki symboliczne, czyli znaki, które symbolizują coś więcej niż tenże przedmiot. A to, co mnie najbardziej interesuje w tym moim badaniu, to są znaki indeksowe, zwane po polsku też wskaźnikami, czyli wszelkie podpisy i informacje. Znaki indeksowe mówią, tu coś jest, popatrz na to, wskaż na to. Jeszcze raz powtarzam to moje już doprecyzowane po tych wszystkich wstępach semiotycznych pytanie badawcze. Ono brzmi tak. W jaki sposób ewangelicyzm, stanowiący obok języka polskiego jeden z historycznych filarów regionalnej tożsamości mazurskiej, jest reprezentowany w aktualnych wystawach stałych na terenie Mazur? I mnie interesują wystawy stałe. Ja wiem, że było bardzo dużo ciekawych wystaw czasowych poświęconych właśnie szczególnie w okresie 500-lecia reformacji, ale to, co dany region mówi o sobie, to, co dana grupa mówi o sobie, to mówi wystawa stałych. Tak? To są te wystawy, które są no, aprobowane przez Urząd Wojewódzki, Marszałkowski czy innego tam fundatora muzeum i które na stałe opowiadają o danym regionie. Proszę Państwa, kiedy przeprowadziłam te badania, zastanawiałam się nad takim problemem, który pojawia się, kiedy właśnie idziemy sobie przez te wystawy i ewangelik z wiedzą, którą ma, widzi jakiś eksponat i wie, rozpoznaje, że to jest eksponat związany z ewangelicyzmem, ale takiej informacji na wystawie nie ma. I zadałam sobie pytanie, a co zrobi nie ewangelik, prawda? Czy on taki eksponat rozpozna? Postanowiłam więc do tego badania doprecyzować takie dwie kategorie poznawcze, jak widzialność i widoczność. W języku polskim nie ma tutaj specjalnego rozróżnienia, ale po angielsku to bardzo dobrze wyszło. I stwierdziłam, że będę nazywała widzialnością taką sytuację, kiedy eksponaty o proweniencji, czyli pochodzeniu ewangelickim, stanowią część ekspozycji, są na tej ekspozycji umieszczone. Nie są schowane gdzieś w magazynie, są na tej ekspozycji umieszczone. Czyli my jako odbiorca jesteśmy w stanie te eksponaty dostrzec. Pytanie, czy je dostrzegamy, jeżeli one nie mają informacji. I taką sytuację, kiedy one są odpowiednio opisane jako przedmioty o pochodzeniu ewangelickim, opisałam za pomocą kategorii widoczności. Czyli tak będę nazywać sytuację, kiedy eksponat o proweniencji ewangelickiej stanowi część ekspozycji i jest opisany za pomocą znaków indeksowych jako powiązany z tradycją protestancką. Taki eksponat będę nazywała widocznym. W tej sytuacji odbiorca jest informowany o symbolice eksponatu. I czyli to by było takie, jakby to nie byłoby przeciwstawienie widzialności i widoczności, ale pewne stopniowanie obecności eksponatu na wystawie. Proszę Państwa, teraz czujmy się w rolę zwiedzającego, którym zawsze przecież jesteśmy. W odniesieniu do ewangelikaliów widzialnych, czyli tych po prostu postawionych na wystawie, ale bez jakiejś dodatkowej informacji. Żeby je dostrzec, ten zwiedzający musi posiadać jakąś specyficzną przedwiedzę, jakieś wysokie kompetencje kulturowe. Przedwiedzę, czyli taką wiedzę, którą on posiada, zanim wejdzie do muzeum. Tak? Żeby rozpoznać właśnie dany eksponat jako ewangelicki, musi posiadać te kompetencje, żeby rozpoznać, że to jest eksponat ewangelicki, a nie, dajmy na to, związany z Kościołem rzymskokatolickim. Ale co się dzieje, jeżeli w Polsce zdominowanej przez katolików, czyli zakładam, że jednak większość osób takiej przedwiedzy nie będzie posiadała i wejdzie na wystawę, w której te eksponaty będą prezentowane w ten sposób. Jeżeli zwiedzający takich kompetencji nie będą posiadać, to przyporządkują ten eksponat do kategorii dominującej, czyli tej kategorii, która istnieje w ich głowie, a nie tej kategorii, którą zaproponuje muzeum jako dodatkową kategorię poznawczą. Natomiast kiedy ewangelikalia są widoczne, czyli opisane jako eksponaty związane z protestantyzmem, to odbiorca jest informowany przez nadawców komunikatu, czyli przez kuratorów wystawy o tej proweniencji wyznaniowej eksponatu. Nie musi posiadać wcześniejszej wiedzy na ten temat, a po wyjściu z muzeum
jego wiedza ogólna zostanie wzbogacona o nowe konotacje. Czyli na przykład dowie się, że przedmioty religijne są nie tylko katolickie, ale też ewangelickie. Proszę Państwa, tak brzmiały założenia tych moich 3-letnich badań, chociaż nie, ja bym powiedziała raczej lato 2017 i lato 2020, bez przesady, tutaj nie było żadnych grantów. To było moje hobby, z wielką przyjemnością jeździłam po Mazurach. Badałam więc muzea na historycznym terenie Mazur, czyniąc wyjątek dla Olsztyna jako siedziby Muzeum Warmii i Mazur. No, trudno było ominąć tę najważniejszą siedzibę. Dalej, ograniczyłam się do wystaw stałych i tu może się pojawić zarzut, o którym już mówiłam, że dlaczego nie czasowych, ale tak jak mówię, ja to wyjaśniam dlatego, że chcę wiedzieć, co region na stałe opowiada o sobie. I ograniczyłam się do indywidualnego zwiedzania bez komentarza przewodnika z naciskiem na analizę znaków indeksowych. Pod tymi znakami indeksowymi rozumiem podpisy, foldery, materiały informacyjne, ale bezpłatne. Też unikam takiego, że ja idę do kierowniczki muzeum, mówię, a tutaj nie ma takiej informacji, ale tu jest taki katalog, kosztuje 50 zł. Mówię, nie. Nie, ma być dostęp do informacji ogólny, publiczny, tak? Albo w cenie biletu, albo za pomocą folderu. Od razu przejdę do wyników badań. Proszę Państwa, po analizie kilkunastu muzeów stwierdziłam, że z badań znaków indeksowych wyłonił mi się pewien schemat przemilczeń. Przemilczeń powodujących, że dany eksponat jako obiekt ewangelicki staje się widzialny, czyli on istnieje na tej ekspozycji, ale niewidoczny, czyli nie jest opisany na, albo jest opisany inaczej. Wyróżniłam, proszę Państwa, trzy typy przemilczeń, które zaobserwowałam w wystawach stałych na Mazurach. Pierwszy typ przemilczenia to użycie do podpisu kategorii ogólnej, czyli nadrzędnej wobec tego określenia, że coś jest ewangelickie. Na przykład, że coś jest religijne po prostu, związane z religią. Czyli pojęciowo to jest kategoria nadrzędna. Tutaj nie ma żadnego kłamstwa. To przemilczenie polega na tym, że nie wskazujemy tej specyficznej kategorii pojęciowej związanej z ewangelicyzmem, tylko sięgamy do kategorii nadrzędnej. Przemilczenie typu B to użycie innej kategorii równorzędnej. Czyli mamy jakiś eksponat, o którym można powiedzieć jedno i drugie. Na przykład, że jest, nie wiem, niebieski i czerwony, tak? I nam jako ewangelikom zależy na tym, żeby powiedzieć, że to jest czerwone, ale na wystawie, która ma inne cele, nie mówi na przykład o religii, użyta jest ta inna, równorzędna kategoria. I w ten sposób ten eksponat też staje się niewidoczny pod względem wyznaniowym. To też nie jest kłamstwo, ale to jest właśnie rodzaj takiego przemilczenia. I trzecim typem przemilczenia, trzeci typ przemilczenia nazwałam estetyzacją, ale to wyjaśnię już na naszej wycieczce, na którą teraz Państwa zapraszam, czyli zobaczymy właśnie te różnego typu eksponaty na wystawach na Mazurach. Ja mam nadzieję, że już są Państwo zainteresowani semiotyką i pójdą Państwo na jakieś studia podyplomowe z semiotyki i będą Państwo tylko te znaki tam. Proszę Państwa, zanim będę mówić o tych przemilczeniach, to powiem o takiej kategorii już może nieporuszanej przeze mnie w kategorii przemilczeń, o takiej hiperwidoczności, kiedy eksponaty ewangelickie są wręcz w nadmierny sposób opisywane i to się dzieje oczywiście w muzeach poświęconych tylko i wyłącznie protestantyzmowi. Na terenie Polski mamy dwa takie muzea. To jest Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie i Muzeum Reformacji w Mikołajkach. I tutaj można by powiedzieć, że w Mikołajkach ta ewangelicka proweniencja eksponatów jest wręcz nadmiernie widoczna w tym znaczeniu, że tam wszystko w tym muzeum krzyczy, jesteśmy eksponatami, drukami, pismami, książkami ewangelickimi. Proszę Państwa, muzeum w Mikołajkach mieści się w budynku dawnej szkoły, przy kościele w Mikołajkach. Właścicielem tego muzeum jest diecezja ewangelicko-augsburska. Ono prowadzone jest przez jednego kustosza, który w zasadzie też jest właśnie takim przewodnikiem, twórcą i przewodnikiem po muzeum. Kiedy wchodzimy do tego muzeum, konfrontowani jesteśmy jako zwiedzający. Właśnie to światło nie jest chyba najlepsze, co do prezentacji. Nie mamy jakichś ekranów.
zasłon. Proszę Państwa, widzimy tam 40 szklanych gablot, w których to gablotach leży ponad 300 ksiąg, kancjonałów, śpiewników, Biblii. Są też różnego typu tablice. Generalnie chciałabym pokazać, że w tym muzeum zwiedzający jest czytelnikiem. Nie tyle zwiedzającym, właśnie nie tyle to jest kontakt z ekspozycją, jakby z muzealną ekspozycją, tylko z książkami. Chociaż kustosz stara się też umieścić inne eksponaty związane pośrednio z ewangelicyzmem, na przykład Adama Małysza, no czy też ubiór, togę księdza ewangelickiego. Jednak tutaj przede wszystkim w tym muzeum zwiedzający staje się czytelnikiem, co z jednej strony bardzo głęboko powiązane jest z ewangelicyzmem, jako właśnie tą religią księgi, tym wyznaniem księgi, w tym, w którym wyznawca przede wszystkim konfrontowany jest ze słowem, sola scriptura. Ale z drugiej strony, no sami sobie zdajemy sprawę, że jest pewnym problem w tym, że my te księgi widzimy tylko pod szkłem, tylko otwarte na jednej stronie. Jesteśmy w takiej paradoksalnej sytuacji. Widzimy je jako obiekty, ale nie możemy ich przeczytać. Natomiast same opisy, jak stwierdziłam, gdybyśmy chcieli przeczytać wszystkie opisy do eksponatów, a to są tylko 4 sale, to kustosz tak zaszalał, muszę powiedzieć, że przeczytanie tych opisów trwa 3 godziny. Jesteśmy więc, gdybym użyła takiej metafory, w muzeum jako bibliotece, co jest uzasadnione tym, że misją tego muzeum jest pewnego rodzaju stacja ratunkowa dla druków ewangelickich z terenów Mazur. To była ta hiperwidoczność, a teraz przejdę już do tych 3 typów przemilczeń, które wyróżniłam w czasie swoich badań, bo to mnie tutaj najbardziej interesowało. I moim zdaniem najczęściej występującym typem przemilczenia tej ewangelickiej proweniencji obiektów muzealnych jest użycie nadrzędnej kategorii pojęciowej w opisie. Tak jak pisałam w swoim artykule, najczęściej spotykanym rodzajem przemilczenia tej niekatolickiej klasyfikacji obiektu jest zastosowanie w opisie kategorii semantycznie nadrzędnej, która odnosi się ogólnie do religii, czyli podpisujemy eksponat na przykład jako kościół, księga parafialna, śpiewnik, literatura religijna, studia teologiczne, nie określając, czy dotyczy to katolicyzmu, czy ewangelicyzmu. I ten znak indeksowy użyty przez muzealników wskazuje na kategorię ogólną. Ale jaki jest tego skutek? Skutek jest taki, że jeżeli przychodzi odbiorca właśnie z jakąś taką wiedzą ogólną, niespecyficzną, no to na skutek tego przemilczenia odbiorcy przyporządkowują swoje własne wyobrażenia religijne do tych kategorii ogólnych. W Polsce są to wyobrażenia w przeważającej mierze odnoszące się do wyznania rzymskokatolickiego. I poprzez tego typu ogólną konotację, ten obraz świata w głowie odbiorcy, on pozostaje nienaruszony. On tak jak wszedł do muzeum, on taki sam z tego muzeum wychodzi. Ponieważ on, odbiorca, widzi to, co zna. Jego wiedza nie ulega poszerzeniu po wizycie w muzeum, jedynie wzbogaceniu o pewne wrażenia estetyczne, o pewne doświadczenia związane z podziwianiem rzekomo znanych artefaktów. No może jeszcze dodam ten problem, że w ogóle Polacy też muzeach nie lubią czytać. To też zauważyłam. Na przykład w Skansenie w Olsztynku miałam taką przygodę, tam zaraz przy wejściu, na pewno Państwo byli, stoi wóz cygański. Przepiękny, taki kolorowy. I on jest opisany, tam zaraz jest opis. No ja tak kiedyś sobie idę, za mną rodzina z dziećmi, prawda? Mamusiu, a co to jest? A małżeństwo, nawet im się nie chciało podejść. I matka tłumaczy, to jest karawan. Ja już aż tak się odwróciłam. Nie, proszę pani, taki kolorowy karawan z szybkami i z lusterkami. No może to... I ona już zaczęła wymyślać, że tak, tak, taki kolorowy karawan. Widzę pani Aniu, że... Ale mówię o tym, jak działa umysł ludzki, tak? Że umysł ludzki lubi, jakby lubimy te piosenki, które znamy. Więc nie zadamy sobie tego trudu. Jeżeli jeszcze muzealnicy nam tej informacji nie dadzą, to my w ogóle sobie tego świata nie poszerzymy. Tylko no, pójdziemy do tego skansenu w Olsztynku, będziemy patrzeć na wóz cygański, kolorowy, piękny z lustrami i będziemy widzieć karawan. Umieram,
Proszę Państwa, jesteśmy więc przy tej kategorii przemilczeń, odwołanie do obiektu nadrzędnego. Przykłady tutaj wezmę z Muzeum w Mrągowie, gdzie mamy ekspozycję tego typu. Tu widzą Państwo, to są wszystko właśnie eksponaty związane z ewangelicyzmem na Mazurach i mamy podpisy typu po prostu kielich z krzyżem XIX wiek. Albo tutaj kielich duży. Podobnie przy księgach. Księga kościelna, data powstania 1666. To jest ta księga. I to jest wszystko. Nie ma tam żadnej tablicy informacyjnej, nie ma żadnego doprecyzowania. I proszę zobaczyć, że tego typu opis nie jest kłamstwem, bo to jest księga kościelna i to jest kielich duży i to jest kielich z krzyżem. Ale konia rzędem temu, kto bez wcześniejszej wiedzy o Mazurach domyśli się, że to są przedmioty związane ze społecznością ewangelicką. To, co mnie też w muzeum w Mrągowie zafascynowało, to muszę powiedzieć, że dokonali niezwykłego cudu, żeby... Ja jestem trochę złośliwa, tak? Ale dokonali naprawdę niezwykłego cudu, że w mieście nazwanym od nazwiska Mrągowiusza nigdzie nie udało im się umieścić informacji, że Mrągowiusz był księdzem ewangelickim, czy w ogóle jakoś był związany z ewangelicyzmem. Mamy w tejże sali portret Mrągowiusza, słynną kopię tego portretu gdańskiego, który wisi w Bibliotece Gdańskiej PAN, oraz jego biogram, pięknie tutaj wypisany. Ja już nie będę tego, proszę Państwa, czytać. Tu jest bardzo dużo o jego wiedzy encyklopedycznej, o pracy na rzecz ludu mazurskiego, o obronie języka polskiego, o życiorysie. Tu jest wszystko. Natomiast nie ma żadnych informacji, które by wskazywały właśnie na związek Mrągowiusza ewangelicyzmem. Jak bym tutaj to podsumowała? Moim zdaniem ten typ przemilczenia jest typowy dla wystaw kreowanych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Na przykład właśnie ta Izba Pamięci w Mrągowie wtedy powstała i przynajmniej z tamtego czasu pochodzi ten obraz Mrągowiusza z tym pięknym podpisem. Te eksponaty późniejsze, nie, one są chyba pokłosiem wystawy reformacyjnej, no ale zostały tam umieszczone właśnie w takimi ogólnymi podpisami. Jeśli ta wystawa przez kilkadziesiąt lat nie była odświeżana, to eksponaty, scenografia i znaki indeksowe pozostają w tym dawnym układzie. I w regionie jest to absolutnie typowe dla oddziałów Muzeum Warmii i Mazur, dla Mrągowa i dla Szczytna. To też świadczy o tym, że ta placówka naprawdę nie spełnia rzetelnej roli informacyjnej w stosunku do przeszłości Mazur. Na przykład w Szczytnie druki ewangelickie opisane są jako literatura religijna. A może buddyjska, proszę Państwa? Może islamska, nie wiem, religijna. To był ten pierwszy typ, czyli odwoływałam się do kategorii narzędzia. Teraz przejdę do drugiego typu przemilczenia, o wiele rzadszego, czyli takiej sytuacji, w której jeden obiekt może nam pasować do dwóch rodzajów wystaw. Tak, on może coś mówić o historii, może coś mówić o religii, może coś mówić o codzienności. I że w danej wystawie muzeum decyduje się na użycie jakby jednej konotacji tego eksponatu. Rzadziej występują te przemilczenia typu B, które polegają na użyciu kategorii równorzędnej wobec klasyfikacji wyznaniowej. Przykładowo, pewne muzeum na Mazurach otrzymało od niemieckiego pastora fisharmonię z taką intencją, żeby ta fisharmonia była na wystawie poświęconej ewangelikom i żeby symbolizowała wybitną rolę muzyki w życiu ewangelików. Ale pewnego razu to samo muzeum organizowało wystawę ludowych instrumentów muzycznych. I mimo, że fisharmonia nie jest ludowym instrumentem muzycznym, tylko mieszczańskim instrumentem, rachciachciach, proszę Państwa, przeniesiono tę fisharmonię z wystawy poświęconej ewangelikom na wystawę poświęconą ludowym instrumentom muzycznym. Przy czym, proszę Państwa, no, ta konotacja instrument muzyczny przysłoniła wtedy tę konotację wyznaniową.
Albo też mamy na wystawie prasę ewangelicką i na wystawie jest opisana ona wyłącznie jako wydawnictwa polskie, ponieważ jest drukowana w języku polskim. Czyli jakby ta polskość tej prasy jest nadrzędna, jest prezentowana, a ewangelickość jest przemilczana. Przemilczenia tego typu związane są z nadrzędną narracją wystawy i misją muzeum, czyli no, dla mnie to jest zrozumiałe, po prostu wystawa jest o czymś innym. Tak? Nie jest o ewangelikach, tylko właśnie o polskości czy też o muzyce. Tak więc na przykład w Muzeum Mazurskim Szczytnie ewangelicy na wystawę są dopuszczeni dopiero tylko wtedy, jeżeli są działaczami polskości na Mazurach. Więc tylko wtedy można ich na wystawę przemycić. To, że byli ewangelikami, nie jest tutaj w jakiś sposób podkreślane. Tak samo z prasą ewangelicką. Jest ona określana w Szczytnie Muzeum Mazurskim jako prasa polska. Tutaj Państwo mają właśnie te opisy. Prasa polska na Mazurach. I tak to też wygląda w gablocie. Tu jest po prostu podpis prasa polska na Mazurach i tytuły poszczególnych czasopism. A teraz opowiem o historii pewnej dobrej zmiany. No bo ja po tych swoich badaniach w 2017 roku opublikowałam po polsku i po angielsku w czasopiśmie Przegląd Zachodni wynik tych swoich badań, gdzie właśnie bardzo skrytykowałam jedno z muzeów na Mazurach. I kiedy w 2020 roku, w zeszłe lato, pojechałam tam, tak na wszelki wypadek, to było zmienione. To, co skrytykowałam w tym artykule, zostało zmienione. Nie wiem, czy pod wpływem mojej krytyki. Być może, że tak, ponieważ kiedy miałam wykład na ten temat w Mazurskim Towarzystwie Ewangelickim w Olsztynie, to była pracownica tego muzeum. No i niestety musiałam tam pewne rzeczy wskazać. Proszę Państwa, mówimy tutaj o skansenie w Olsztynku. W 2017 roku, w roku reformacji, tak wyglądał dawny kościół ewangelicki. Żadnej wskazówki na to, że ten salon wystawowy był kiedyś kościołem ewangelickim, żadnego znaku indeksowego. Tak wygląda w środku. To jest salon wystaw czasowy bardzo, bardzo dobrze przydatny dla wystaw. Skansenie w Olsztynku. Istnieje kopia kościoła z Rychnowa. Taki piękny, drewniany kościółek. I opis, niestety nie mam tej fotografii z 2017 roku, ale to jest istotne, brzmiał kościół. W nawiasie kopia kościoła z Ostródy. Nie było tam napisane, czy rzymskokatolicki, czy ewangelicki, nie było żadnego określenia. I to miało pewien skutek w zachowaniach odbiorców, ale to za chwileczkę powiem. Następnie kolejnym takim miejscem w Olsztynku związanym z ewangelicyzmem jest dom Mrągowiusza, w którym Krzysztof Celestyn Mrągowiusz przyszedł na świat. On te 3 lata temu był w zasadzie niedostępny. To znaczy, kiedy ja tam przyjechałam, to tak, wysiadł prąd w tym budynku, zablokował się zamek do drzwi, ale ja tam i tak weszłam. Ja tam i tak weszłam, prawda, i sfotografowałam tę tradycyjną wystawę. Była to taka wystawa prezentująca dawną szkołę, bo rzeczywiście na parterze tego budynku znajdowała się szkoła, z eksponatami ciekawie nawiązującymi do ewangelicyzmu, jak na przykład krzyż czy Biblia. Tyle, że to była inscenizacja za pomocą eksponatów niezwiązanych w rzeczywistości z Mrągowiuszem, bo takich eksponatów nie ma. W zasadzie się nie zachowały. Więc było to też tworzenie pewnego rodzaju muzealnej iluzji, uprawnionej, no bo chciano w ten sposób pokazać, jak wyglądała szkoła i mieszkanie nauczyciela, ale z drugiej strony nie do końca uczciwej wobec odbiorców, ponieważ takich rzeczywistych eksponatów związanych z Mrągowiuszem faktycznie nie ma. W 2013 roku, czyli ja byłam 4 lata po otwarciu tej wystawy, w tak zwanej chałupie z Bartążka urządzono rekonstrukcję plebanii ewangelickiej. Dlatego też znalazłam w archiwum internetowym skansenu w Olsztynku zdjęcia z otwarcia tejże wystawy, w której mówiono też właśnie o przekazaniu fizharmonii przez pastora Fryderyka Tegela na rzecz tejże wystawy. Tu więc w tym pomieszczeniu miała się znajdować fizharmonia. W roku reformacji, proszę Państwa, ta fizharmonia została zastąpiona taką szafką w rogu.
No bo właśnie wtedy była ta wystawa instrumentów ludowych. O. No i znalazłam tę fizharmonię właśnie kilometr dalej w kościółku. Tutaj sobie stała jako instrument ludowy, co proszę Państwa fałszowało kompletnie intencje ofiarodawcy. Tak, intencją było przedstawienie życia ewangelika. W 2020 roku w Skazanie Olsztyńsku, trzeba powiedzieć, zaszły bardzo pozytywne zmiany w tejże prezentacji. Mówiłam tutaj o kościele, o kopii kościoła w Rychnowie. Kiedy informacja brzmiała po prostu kościół, ludzie zachowywali się jak w kościele rzymskokatolickim. Spędzając tam dłuższy czas, widziałam tam ludzi, którzy wchodzili przez próg i żegnali się, klękali w progu, klękali przed ołtarzem. Czyli, tak jak mówię, w swoich kategoriach pojęciowych przystosowywali ten obiekt, który widzą, do tego, co znają. A to jest kościół, który jako jeden z niewielu ma chociażby polichromię przedstawiającą całościową postać Marcina Lutra. I tutaj też informacje na temat. Zmieniono, proszę Państwa, opis w ciągu tych 3 lat. Tak, tutaj w tym nowym opisie napisane jest w końcu Kościół Ewangelicki ze wsi Rychnowo. Już nie siedziałam tam długo, ale wydaje mi się, że zachowanie zwiedzających się zmieniło. Że właśnie zrezygnowali z tych gestów charakterystycznych dla zachowania w Kościele katolickim. Na plebanii pojawiła się taka informacja, której wcześniej nie było. Po prostu opis, że to jest plebania ewangelicka. Tutaj też te charakterystyczne artefakty, jak chociażby krzyż. I proszę Państwa, nastąpił triumfalny powrót fizharmonii na to miejsce, które jej przydzielono w 2013 roku. Natomiast Dom Mrągowiusza zmienił się nie do poznania. Jestem wręcz zachwycona tym, co muzeum w Olsztynku zrobiło z tym Domem Mrągowiusza, usuwając tę tradycyjną wystawę i wprowadzając taką przestrzeń do edukacji dla nastolatków. Te wszystkie informacje są związane z życiorysem Mrągowiusza i w taki bardzo kreatywny, edukacyjny sposób nawiązują do różnych jego działalności. Czyli na przykład jak on był leksykografem, to można zrobić sobie puzzle z różnych słów, albo można ćwiczyć kaligrafię. Można więc, ucząc się i bawiąc, dowiedzieć się czegoś więcej o Mrągowiuszu i jego działalności. I uważam to za lepszy pomysł niż to, co było poprzednio, bo tam nic nie można było zrobić w zasadzie. Mimo to muszę tutaj powiedzieć, że w poprzednich latach trudno było znowu znaleźć jakąkolwiek wskazówkę informującą o tym, że Mrągowiusz był księdzem ewangelickim. Na pomniku mamy po prostu napis Krzysztof Celestyn Mrągowiusz, a na tablicy pochodzącej z lat 50. Krzysztof Celestyn Mrągowiusz opisywany jest jako znakomity uczony, językoznawca, bojownik o polskość Mazur. I ja rozumiem to w kontekście też tamtych lat. Pytanie brzmi, dlaczego to kontynuować? Jak wygląda ten życiorys w tej nowej aranżacji skansenu w Olsztynku? Bardzo ciekawie, bardzo atrakcyjnie dla młodzieży. Mamy więc taką szafę, możemy tu sobie poczytać. Jest tutaj już konkretna informacja, że był filologiem, nauczycielem, kaznodzieją. Mamy jego drzewo genealogiczne. Także proszę Państwa, brawo dla muzealników z Olsztynka. Teraz przejdę do trzeciego typu przemilczenia, czyli estetyzacji. Proszę Państwa, najbardziej subtelnym i najmniej inwazyjnym typem przemilczenia jest estetyzacja. Spotykamy się z nią na ekspozycjach, w których decydujący głos należy do kuratorów, historyków sztuki. I historyk sztuki, wybierając obiekty na ekspozycję, kieruje się przede wszystkim ich wartością artystyczną. Czyli mniej ważny jest dla niego ten kontekst związany z ewangelicką codziennością, z rolą w życiu religijnym, tylko interesuje go ten walor właśnie estetyczny, walor oryginalności. Tak więc wybór eksponatów przebiega według wartościujących kryteriów estetycznego piękna i wartości artystycznej, zaś opisy eksponatów koncentrują się na pochodzeniu obiektów, czyli informują nas o tym, jaka jest technika wykonania danego przedmiotu, z jakiego warsztatu pochodzi, gdzie pierwotnie był eksponowany. Ewentualnie mówi czasem o właścicielach, ale ci właściciele, którzy posiadali tak wspaniałe przedmioty, przecież nie byli prostymi ludźmi, prostymi Mazurami,
tylko najczęściej pochodzili z warstw arystokratycznych. Więc tutaj mamy też to przemilczanie, prowadzi też do tego, że my widzimy wystawę, która tak naprawdę nie mówi o takim codziennym życiu szarego człowieka na Mazurach, ale o tych najwyższych warstwach. Więc w takich wystawach umyka kontekst ewangelickiej codzienności, ale one są bardzo wartościowe dla odbiorcy, tak czy inaczej, ponieważ wiedza odbiorcy poszerzana jest o szczegółowe informacje na temat historycznych dzieł sztuki. Przede wszystkim i odbiór wystawy ma tutaj charakter głównie estetyczny. My podziwiamy te piękne obrazy. Taki charakter ma wystawa w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. To jest wystawa, która jako wystawa czasowa powstała w roku 2013, ale ciągle trwa, więc już w mojej kategorii zamieniła się w wystawę stałą. Jednak problem polega na tym, że z tej wystawy po kolei znikają poszczególne artefakty. Ona co roku jest o coś tam zubożana. Niemniej wybór jest bardzo, ta selekcja artefaktów jest tutaj dokonana z wielką starannością. To są rzeczywiście przedmioty wysokiej klasy artystycznej. Natomiast jako badacz znaków indeksowych powiem, tutaj nie ma nic. Żadnych informacji oprócz tytułu, luterańskiej epitafia i portrety upamiętniające. W 2013 roku opublikowany był taki mały folderek składany na trzy i tyle, już go nie ma. Nie ma żadnego katalogu, nie ma żadnych tablic informacyjnych. Te informacje, które są, to tak jak powiedziałam, one nie odnoszą się jakby do wyjaśnienia, czym był ewangelicyzm na Mazurach, tylko one mówią konkretnie o danym obiekcie, że to jest to i to namalowane wtedy i wtedy taką i taką techniką. Teraz powstaje pytanie, czy w takim razie nie ma jakichś uczciwych prezentacji ewangelicyzmu na Mazurach bez jakby przeginania w jedną czy w drugą stronę. Jeśli bym chciała podać taki moim zdaniem uczciwy przykład, to podałabym przykład Muzeum Michała Kajki w Ogródku, który mówi o biografii tego wybitnego działacza i poety. I tematyka ewangelicyzmu jest po prostu spleciona z tematyką biograficzną. Czyli ona ani nie jest na planie pierwszym, ani nie jest usuwana, tylko w bardzo harmonijny sposób jest wiązana właśnie z codziennością życia poety. Mamy tam na tej wystawie tak jakby dwie wyspy z eksponatami poświęconymi ewangelicyzmowi, czyli głównie księgi, też grafika kościoła w klusach, ale tak jak mówię, to jest bardzo harmonijnie pokazane w kontekście życia poety. I proszę Państwa, dochodzimy tutaj do końca. Dlaczego mnie interesują te znaki indeksowe? Jak twierdzą antropolodzy muzealni, na przykład Pauline Tanner-Strong, znaki indeksowe ukazują stosunki władzy, ponieważ one wskazują nam na coś, mówią nam o tym, że coś jest ważne. I jeżeli pomijają jakąś informację, no to to dla tej grupy jest nieważne albo specyficznie pomijane. Podsumowanie badania. To już jest koniec mojego artykułu, który ukazał się, tak jak już Państwu powiedziałam, w Uniwersytecie Jagiellońskim. W muzeach na Mazurach przez 400 lat miejscu zamieszkania protestantów różnorodnych denominacji zjednoczonych w pruskim kościele unijnym, tak zwany typowy odbiorca niewiele dowie się o tym aspekcie regionalnej historii z obecnych wystaw stałych. Zaś wystawy czasowe, na przykład świetne zwiastowanie dla oczu w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, przemijają w zasadzie bez echa. Część wystaw stałych ma swoje korzenie jeszcze w okresie PRL, kiedy marginalizacji podlegała nie tylko tematyka ewangelicka, ale w ogóle religijna. Wystawy powstające po okresie transformacji ustrojowej uwzględniają ewangelikalia w kontekście adekwatnym do misji danego muzeum, na przykład biograficznym lub etnograficznym. Nadal w Muzealnictwie Północy Polski nie stworzono narracji o ewangelikach jako pełnoprawnej części historii regionu. Artykuły, które powstały na bazie tego badania, mogą Państwo odnaleźć w internecie w języku polskim i w języku angielskim na stronie Instytutu Zachodniego oraz ostatni artykuł na stronie studiów religiologii. Także ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję.